Właściwie żaden film nie jest typowy dla mojej filmografii, bo każdy jest dość inny. Także może właśnie to wyzwanie, że to trochę inny film jest, ale tak całkiem nie jest, bo Janosik jest trochę takim bohaterem jak bohater Gorączki czy Całkowitego Zaćmienia, to znaczy to jest buntownik, to jest człowiek, który jakby nie mieści się w swojej epoce, w swojej roli społecznej, który szuka jakiejś prawdy, szuka wolności, szuka jakiegoś stylu życia, który jest wolny, który ma sens. Także ponieważ nie podeszłyśmy do tego tak jak znany wam serial Passendorfera, to znaczy nie jest to taka bajka, komedia kostiumowa, tylko jest to film, który opowiada bardzo ludzką historię. Myśmy oglądały szereg filmów, inspirując się do Janosika. Oglądałyśmy Peckinpacha, to i Wild Bunch. Znaczy inne rzeczy też. Oglądałyśmy Królowę Margot, oglądałyśmy Margietę Lazarową, film dla Chilla, czeski film wspaniały z 60-tych lat. Oglądałyśmy Barry Lyndona, Toma Jonesa. Więc nasze inspiracje były takie, no nie oglądałyśmy tyle Passendorfera, to prawda, może ile powinnyśmy. Ale to może właśnie też dobrze, żeby ale nie, nasze inspiracje były takie, jak można zrobić film z epoki, gdzie ta epoka jest bardzo prawdziwie oddana. A jednocześnie zrobić film, który ma energię i taką jak gdyby problematykę filozoficzną współczesną. No więc to były nasze takie wzory. Parę osób widziało film już i wszyscy mówią, że mężczyźni nie robią takich scen miłosnych na przykład. Akurat tutaj to było dość wszystko osadzone w tej mitologii. Poetyce i mitologii tego regionu, tych czasów, tej epoki i tych bohaterów. Także tam nieustannie się mówi o jakichś tam wierzeniach, prawda, przesądach, lękach. Jednocześnie ta religijność, która tam występuje, jest taka bardzo pogańska. Więc wydawało nam się, że tak. I pewne takie naiwistyczne troszkę ujęcie tego, wydaje mi się, że daje pewien też rodzaj dystansu. Ale poza tym, kicz to nie jest, jakby zabawa z kiczem to nie jest coś najgorszego, co nas może spotkać. Najgorsze jest taka tępa szmira, która po prostu jest ogólnie powiedziałabym... Nijaka. Właściwie tak naprawdę zmontowałyśmy film, który był bardzo długi. Mhm. Potem pracowaliśmy na tym, żeby film jednak mieścił się w jakichś takich ramach wytrzymałości. Także serial był właśnie pierwszy. Znaczy, potem żeśmy go trochę przekomponowały, żeby te odcinki miały dramaturgię. Jak scenariusz był napisany i był tak jakby bogaty i długi, że ten serial naturalnie wyszedł czteroodcinkowy. To jest taka miniseria, nie jest taki serial ciąguta. To jest zawsze bardzo taka trudna decyzja do wytłumaczenia, bo ona jest gdzieś tam irracjonalna, a posteriori można ją zracjonalizować. Po prostu w momencie, kiedy zakochuje się z kimś, prawda? Mhm. Ktoś wchodzi do pokoju i nagle to jest ten ktoś. I trudno to wytłumaczyć. No wiadomo, że jest przystojny. Tak, przystojny jest, skupiony bardzo. Świetny aktor, jak już zagrał, to było, okazało się, że jest bardzo, bardzo prawdziwy. No ale przede wszystkim ma to taką dzikość też w sobie, prawda? Taką dzikość, taką... Powściągliwą dzikość, tak. Tak, bardzo, bo bardzo ten bohater rzekło, był napisany jako taki introwertyczny bohater, więc to było jasne, że on nie może i że jego siła nie jest w sile mięśni, czy tam w kubaturze, powiedzmy, gabarycie, tylko że to idzie z wnętrza, z jakiejś uczciwości, ale też z jakiejś tajemnicy, jakiegoś smutku. Proszę Państwa, zapraszamy Państwa z całym przekonaniem absolutnie na film Janosik, prawdziwa historia.